Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Lekcja, która będzie podzielona na dwie części, gdyż temat jest dość obszerny, a temat brzmi rewolucja francuska. Pod koniec XVIII wieku Francja była jednym z najsilniejszych państw w Europie. Była jednolita etnicznie i religijnie, zamieszkana przez... No dość bogate społeczeństwo dysponowało drugą e, armią po Rosji i drugą flotą e, po Anglii. Wspaniale rozwijał się sam Paryż, który był nie tylko stolicą tego wspaniałego państwa, ale także stolicą wtedy można by rzec kultury europejskiej. Mieliśmy tam ustroj monarchii absolutnej, która się kształtowała już od Ludwika XIII i czasów kardynała Richelieu, o, którym, o, o czym sobie wspominaliśmy, można zajrzeć do jakiejś poprzedniej lekcji. Jednak społeczeństwo francuskie cechował podział na trzy stany, które się, które się ukształtowały już od czasów średniowiecza. Były to stany oczywiście stan trzeci, który zakładał tam chłopstwo, mieszczaństwo się w nim przemieszczało, stan duchowieństwa i stan szlachty arystokracji. I mimo iż szerzących się wśród wykształconego społeczeństwa poglądów deistycznych, a nawet i ateistycznych, duchowieństwo zachowywało cały czas liczne przywileje, w zasadzie do, do kościoła należało 10% ziem. Czerpał on dochody jeszcze z jałmużn składanych przez wiernych, dodatkowo z dziesięcin i nie płacił w sumie podatków. Część duchownych, która wywodziła się z arystokracji była już mało religijna, a ona zajmowała się najwyższe szczeble. Nawet Ludwik, sam Ludwik XVI, wtedy król Francji, miał rzec, iż chciałby spotkać kiedyś wierzącego biskupa. Z kolei stan drugi, czyli szlachta, posiadał przywileje feudalne, mimo że już nie miał tego obowiązku obrony państwa, jak wcześniej była już armia zawodowa, a nadal te przywileje feudalne zachowywał jeszcze ze średniowiecza. Też była szlachta zwolniona z płacenia większości podatków. Wyłącznie przedstawiciele otrzymywali stopnie oficerskie i, czy, i tylko oni w praktyce mogli spra, e, piastować, tak jak sobie mówiliśmy, te wyższe stanowiska e, kościelne. Sam stan, stan szlachecki był trochę podzielony, gdyż mieliśmy 4000 arystokratycznych rodzin, które żyły sobie w Wersalu, żyły oczywiście w wielkim luksusie e, tam były jakieś intrygi dworskie i tak dalej, żyły sobie w tamtym małym światku, a większość szlachty rodowej, tak zwanej pomieczu czyli dziedzicznej, żyła sobie w wiejskich majątkach, które były w znacznie gorszym stanie, w znacznie gorszych warunkach. Dodatkowo patrzyła trochę z obrzydzeniem na tą zdegenerowaną szlachtę, która żyła sobie w dworach, między innymi tą szlachtę wersalską i mieliśmy jeszcze trzecią grupę szlachty, tak zwaną urzędniczą, czyli, czy też z ubrania, która sobie kupiła po prostu te stanowiska i kupiła sobie tą całą nobilitację, tytuły szlacheckie. Szlachta ta z kolei z niechęcią patrzyła na tą szlachtę rodową, która była gorzej wykształcona i miała, często powiedziała, taki nieproduktywny tryb życia, żyjąc sobie na tych majątkach ziemskich. Za to stan trzeci to było 96 albo 98% społeczeństwa, które, które było po prostu niezadowolone z pozycji dwóch pozostałych stanów. Tym bardziej, że to, ten stan trzeci przede wszystkim je utrzymywał, płacił te podatki. Większość chłopów, spośród około 20 milionów ich było, nie miała nawet własnej ziemi, dzierżawiła grunty od panów feudalnych, zamiast oddając połowę plonów. Status około 1,5 albo 1 miliona chłopów można porównać w zasadzie do statusu niewolnika, nie mieli oni nawet własnej ziemi i nie mogli zawrzeć związku małżeńskiego bez zgody ich pana. Czyli sytuacja taka niezbyt ciekawa. Co prawda przemiany ekonomiczne wpłynęły trochę na poprawę sytuacji społeczeństwa, szczególnie mieszczaństwa, gdyż jego część, bogaci kupcy, bankierzy czy też przemysłowcy stali się jedną z najbogatszych grup w państwie. Także niektórzy mieszczanie wykorzystując swoje wykształcenie starali się przebić do administracji państwowej czy też jakieś bardziej popularne, wolne zawody nauczyciela, lekarza czy też adwokata starali się obsadzić. I tą grupę nazywamy burżuazją czyli takich zamożniejszych, wykształconych mieszczan. I to oni najbardziej byli niezadowoleni z tych dwóch stanów duchowieństwa szlachty, gdyż oni mieli możliwości, mieli finanse, a byli ograniczeni przez po prostu przez urodzenie. Mieliśmy także grupę biedoty miejskiej, do której należeli m.in. czeladnicy w warsztatach, czy też robotnicy najemni z manufaktur. Teraz zaliczamy ich do grupy tak zwanego proletariatu. Wtedy w Paryżu, w końcówce XVIII wieku mówiono na nich Sankiu-loci. Może zapiszę co San, -San, San loci Tak, to się przez U. loci To się wzięło od tego, od noszonych przez nich spodni, oni nie nosili, oni nosili modnych, obcisłych spodni zapiętych pod kolanami, więc dlatego mówi ono na nich w ten sposób. Marzeniem za to drobnomieszczaństwa właśnie i tej biedoty było, było oczywiście poprawienie swojego bytu, no oczywiście najlepiej kosztem tej szlachty i duchowieństwa. Dlatego łatwo byli oni kierowani przez jakichś demagogów, przez mówców, łatwo było sterować tym tłumem. Na ten kryzys, na to wszystko co się działo wtedy w Francji złożyło się także obniżenie autorytetu samego króla Ludwika XVI, pomimo że był on, można by rzec, dobrym mężem i ojcem, to nie był dobrym politykiem, znaczy unikał podejmowania jakichś ważnych, ostatecznych decyzji, także jego żona, o której sobie jeszcze później powiemy, raczej więcej w części drugiej, Maria Antonina była oskarżona o strasznie rozpustne życie, bardzo marnowała, trwoniła pieniądze, ponoć kiedyś chciała jeździć na sankach to kazała sprowadzić tam wielką grudę cukru, na której mogła sobie zjeżdżać i tak dalej. To się szybko, szybko roztopiło i tak dalej, i tak dalej. No bardzo takie zepsute życie prowadziła i, na, ni i nią także obwiniano o sprawienie kryzysu ekonomicznego. Dlatego króla nie lubiono w tym stanie trzecim, ale też Stany Wyższe nie za bardzo za nim przepadały, dlatego nie miał w sumie nikogo oprócz własnej rodziny, w kim mógł szukać wsparcia tutaj do społeczeństwa docierały te informacje o tym, że władca jest taki trochę nieudolny, nie umie podejmować dobrze decyzji i pod wpływem szerzących się tych idei wtedy oświecenia atakowano jego, jego prawo do tronu z Bożej łaski i mówiono cały czas o tej umowie społecznej, czyli Um, czyli umowie, że to lud powinien wybierać sobie władcę. No i także o tym, że powinna się respektować jakieś te prawa naturalne, których nie można się wyzbyć. Tutaj Francuzi, którzy przybywali ze Stanów Zjednoczonych po wojnie o niepodległość, szczególnie tutaj dalej podsycali tę atmosferę buntu przeciwko obecnemu systemowi. Fascynował ich system Anglii, w którym mieliśmy monarchię parlamentarną, a nie tak jak we Francji monarchię absolutną. Dodatkowo ten dwór w Wersalu też wszystkich gorszy. Pojawiła się trudna sytuacja gospodarcza i tak naprawdę ona była takim największym czynnikiem, jeśli o to chodzi, bo w 1785 roku pada połowa bydła we Francji. A w 1788 roku mamy rok nieurodzaju, zaczyna brakować jedzenia i ludzie po prostu głodują. I to wszystko plus podatki jakie musieli płacić na utrzymanie armii, dworu, plus dodatkowe długi, które państwo musiało spłacać, bo zaczerpnęło je z Anglią zaczerp zaczerpnęło je podczas wojny z Anglią, kiedy wspomagała USA w, swojej, w jego wojnie o niepodległość sprawiło, że Francja pogrążyła się w głębokim kryzysie finansowym i wszystko tylko wskazywało na rychłą rewolucję w państwie. Tą całą sytuację można przedstawić na karytaturze karyt 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 z tamtego czasu. Widzimy stan trzeci, czyli chłopa, który musi utrzymywać duchowieństwo i arystokrację. Ale jak dochodzi do wybuchu samej rewolucji, Ludwik XVI w 1787 roku zwołuje zgromadzenie notabli, które ma być organem opiniodawczym. Wkładniego, w jego skład wchodzą wybrani przez króla przedstawiciele dwóch pierwszych stanów duchowieństwa i arystokracji i prosi ich on o zgodę do wprowadzenia nowego powszechnego podatku, który nie tylko, nie tylko płacił trzeci stan, ale także pierwszy i drugi. Ma on oczywiście załatać dziurę budżetową. No i to zgromadzenie notabli nie zgadza się na to. Zapiszmy to może 1787 mamy zgromadzenie zgromadzenie notabli. Oni odrzucają tę propozycję króla, król rozwiązuje zgromadzenie, ale pieniędzy nadal jak nie było tak nie ma. Dlatego no, król jest wtedy zbyt słaby, jego pozycja jest zbyt słaba, żeby wprowadzać, wprowadzać podatki pod przymusem, dlatego zwraca się do Stanów Generalnych, coś o nich sobie mówiliśmy na jednej z poprzednich lekcji, ale nie były zwoływane od 175 lat. Taki ciekawy manewr, ale nie ma innego na to wpływu, król musi to zrobić, nie, nie może także zadecydować, kto wejdzie w skład tych stanów. Wcześniej 300 przedstawicieli było spośród duchowieństwa, 300 spośród szlachty i 300 spośród stanu trzeciego, ale stan trzeci wywalcza zwiększenie jego liczby do 600. Tutaj stan trzeci głównie reprezentują bo bogatsi mieszczanie i wspólną taką myśl reprezentuje to co em, broszura wydana w zasadzie przez księdza Emanuela Siejesa, która się nazywa Czym jest stan trzeci i tam jest taki słynny dialog rewolucyjny. Czym jest stan trzeci? Wszystkim. Za co go mają? Za nic. Czym chciałby być? Czymś. Czyli zapiszmy sobie, to była broszura Emmanuel i tutaj uwaga, czyta się jest jejesa, a pisze się jest jejesa. W ten sposób. Okej. Okay. No i 5 maja w Wersalu w 1789 roku mamy posiedzenie Stanów Generalnych. 5 maj 1789 Stany Generalne, sobie samo napiszemy tak skotowo, Stany Generalne. okej okay. Stan trzeci od początku chce głosowania wspólnego na zasadzie jeden przedstawiciel, jeden głos, bo w przeszłości wszystkie izby obradowały oddzielnie, każda miała jeden głos i zawsze jak duchowieństwo się ze szlachtą dogadały, to przegłosowywały stosunkiem dwa do jednego stan trzeci. A teraz stan trzeci chce głosowania jakby osobami, czyli każda osoba jeden głos, gdyż inaczej no, z łatwością narzuci się jakiekolwiek umowy stanowi trzeciemu. E, szlachta nie zgadza się na tą zmianę sposobu głosowania i wtedy tran, stan trzeci na wniosek e, CJS-a właśnie ogłosił się zgromadzeniem narodowym. E, król rozpędza go, u, u, stara się utrudnić mu pracę, oddaje do remontu salę, w której obraduje. Wtedy oburzony stan trzeci udaje się do, gry, do sali do gry w piłkę w miejscowości Wersal właśnie. A tutaj to jest właśnie ta sala, ona jest e, po dziś dzień. Co jest ciekawe, do gry w piłkę, tu nie chodzi o piłkę nożną, to coś co bardziej przypomina tenisa, to jest taka pewna francuska gra, nie do końca umiem wymówić tą nazwę, możecie sobie zobaczyć w internecie. Ale coś co bardzo przypomina tenisa, choćby o pił przerzucenie piłki rakietką nad siatkę, czyli dość skomplikowane nie jest. No i przekształ to zgromadzenie narodowe tam, tam deklaruje okupację tej sali. Król w tej sytuacji wyraża zgodę na wspólne obrady Stanów i do Zgromadzenia Narodowego przyłącza się większość duchownych oraz część szlachty i 9 lipca 1789 roku powstaje Zgromadzenie Konstytucyjne, czyli po prostu Konstytuanta i ona ma pracować nad zasadami nowego ustroju i spisania Konstytucji, czyli 1789, ale zapiszmy sobie może datę dzienną też 9 lipca powstaje konstytuanta. Konstytuanta. Nie będziemy pisać to zgromadzenie konstytucyjne, bo to za długie. Kiedy powstaje zgromadzenie konstytucyjne, Ludwik XVI zaczyna koncentrować wojska wokół Paryża i Wersala, co budzi niepokój ludności, boi się, że król chce zaatakować konstytuantę, ostrzelać Paryż z działu Bastylii, czyli Wielkiego więzienia, które znajdowało, znajdowało się na, tym, na terenie Paryża. Zresztą, już je pokazuję na obrazie. Przewijamy. Hop. Okay. Tak wyglądała nasza Bastylia, tu ją widzimy, to jest nasza Bastylia. Tutaj jest przeprowadzony atak oddziałów milicji, ona uzbrojona w piki rusza na tą Bastylię, No i atak ten ma miejsce 14 lipca 14 lipca 1789 i ten dzień jest także uznawany za święto narodowe, święto narodowe Francji. Twierdza, tutaj to jest jakieś śmieszne, milicja uzbrojona w karabiny i piki, a dowódca, dowódca chcąc pokazać ludności, że nie ma przecież problemu, w środku nie ma żadnych więźniów politycznych, wpuszcza ich do środka. No i, okazuje się, że, no i okazuje się, że rzeczywiście tam ich nie ma, bo jest ich tylko siedmiu, a tłum rozgorzały zabija strażników, komendanta, tego właśnie zarządcę Bastylii i wynosi ich głowy na pikach, pokazując wszystkim dookoła, więc trochę smutna sprawa. Bastylia zostaje też później zniszczona, zburzona, do, do teraz w Paryżu można zobaczyć miejsce, gdzie ona kiedyś stała, była dość potężna. Król, który jest przerażony tym, co się dzieje w Paryżu, chce uspokoić sytuację, obiecuje wycofanie wojska z tych okolic i legalizuje milicję jako Gwardię Narodową. Za to dowództwo nad Gwardią Narodową przejmuje przyjmuje, Marię Józef, Joseph, Joseph w zasadzie de la Fayette, którego tutaj widzimy, bohater i uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i on później też odegra trochę, znaczy ważne tutaj znaczenie. Rewolucja co prawda rozpoczyna się w Paryżu, ale szybko obejmuje całą Francję. Tutaj symbolem rewolucjonistów, tak jak na początku, są kokardki czerwono-niebieskie, które symbolizują barwy Paryża, a z czasem, to są, z czasem dodaję, dodany jest kolor biały, czyli kolor królewski, właśnie na wniosek de la Fayette'a. I to od teraz to są barwy narodowe Francji, czyli e, niebiesko-biało-czerwone to są właśnie barwy narodowe Francji, czyli od miasta Paryża i barw e, królewskich. Ludzie tutaj zbuntowani w całym kraju wypędzają urzędników, chłopi atakują dwory i klasztory, mordują panów feudalnych, niszczą archiwa. No, dzieje się naprawdę niezły zamęt i to bardzo nieciekawy. W zasadzie to jest taka dzicz, która wychodzi i morduje wszystko co napotkuje, rabuje, pali, niszczy pod presją tych wydarzeń zgromadzenie konstytucyjne próbuje załagodzić sytuację wprowadza w nocy z 4 na 5 sierpnia zasadę równości wszystkich wobec prawa znosi przywileje podatkowe szlachty a duchownie rezygnują z dziesięcin konstytuanta 26 sierpnia 1789 roku uchwala też deklarację praw człowieka i obywatela autorstwa de La Fayette a powstała ona w konsultacji ze znanym nam Thomasem Jeffersonem, który był wtedy ambasadorem Stanów Zjednoczonych we Francji. Deklaracja miała to być jednocześnie wstępem do Konstytucji i ona gwarantowała to, co właśnie było też gwarantowane w USA, czyli wolność jednostki, równość wszystkich obywateli wobec prawa, prawo do własności, do tworzenia, było napisane, braterskich związków i do oporu przeciwko złemu rządowi. No i została w niej także sformułowana zasada suwerenności narodu, czyli uznania woli narodu za najwyższe prawo w państwie, co jest bardzo ważne, ale zapiszmy może sobie to, to najpierw. To jest 26 sierpnia. 26 sierpnia 1789 mamy deklaracja. praw człowieka i obywatela. Człowieka i obywatela. Okej. Okay. Eee, rewolucjoniści boją się reakcji króla, który nie zatwierdził ani nie zniósł przywilejów stanowych, ani deklaracji praw człowieka i obywatela i postanowili sprowadzić go siłą do Paryża, aby móc kontrolować jego e, czyny. Zda, e, z, zadanie to wykonuje 5000 kobiet, to są z desperowanym brakiem chleba, wspiera je gwardia narodowa. Pamiętajmy, że cały czas we Francji jest głód. To jest bardzo ważne, że tak naprawdę on pcha tą ludność do tej dalszej walki, do, te, do tej trochę dziczy. E, I chociaż rewolucjoniści przejmują całą władzę, e, nie mają funduszy, aby zapewnić sprawnego funkcjonowania państwa, dlatego postanawiają przejąć na własność państwa majątek Kościoła Katolickiego i dopiero wtedy duchowni zgadzają się na własne opodatkowanie, ale to już niestety jest za późno. Zaczyna się sprzedawać majątek kościelny. Państwo też zaczyna wydawać papierowe bony, tak zwane asygnaty, które, które mają być później używane do, do wymieniania na pieniądze kruszcowe, które zostaną uzyskane właśnie ze sprzedaży majątka kościelnego kupowało te majątki najczęściej burżuazja i bogate chłopstwo, co jednocześnie wiązało ich interesy z samą rewolucją. Konstytuanta, kiedy już przejęła majątki kościelne, rozpoczęła walkę z samym kościołem, uznaje, że śluby zakonne są sprzeczne z zasadami wolności człowieka, likwiduje większość zakonów we Francji. I w 1790 roku zostaje uchwalona cywilna konstytucja duchowieństwa albo inaczej konstytucja cywilna kleru. Znajduje się w niej zapis, który ustala zasady wybierania biskupów i proboszczów przez mieszkańców parafii i diecezji. Duchowni dostają państwowe pensje, ale warunkiem ich dalszego, dalszego, dalszego sprawowania urzędów kapłańskich jest złożenie przysięgi cywilnej na konstytucję duchowieństwa. Tutaj papież Pius XVI reaguje, zabrania składania tej, tej przysięgi duchownym. No i część ją przyjmuje, część nie. Mamy tak około 50-50. No ale ci, którzy nie zaprzysięgli, nie mogą sprawować swoich religijnych powinności we Francji. Czyli zapiszmy to sobie może 1790. 1790 cywilna cywilna konstytucja duchowieństwa okej okay. Konstytuanta 3 września 1791 ustala konstytucję, nową konstytucję, czy znaczy w zasadzie pierwszą, znaczy nie nową, bo nie ma z tej starej. Oparta jest ona na zasadach oświeceniowych, mamy trójpodział władzy. Władzę wykonawczą ma sprawować król i sześciu ministrów, za to korona pozostaje dziedziczna w dynastii Bourbonów. Władca nie ponosi wtedy odpowiedzialności za swoją działalność, co prawda według prawa, ale każdy dokument, który władca wydaje, musi mieć kontrasygnantę właściwego ministra, który odpowiada przed parlamentem. No i w ten sposób władca jest znacząco ograniczony. Za to władza ustawodawcza należy teraz do jednoizbowego parlamentu, tzw. zgromadzenia prawodawczego, czy też legislatywy. W jego skład wchodzi 745 deputowanych, wybierani są oni na okres dwóch lat. No oczywiście nie wszyscy obywatele mają prawa wyborcze, nad prawem wyborczym kobiet nawet się nie zastanawiano, oczywiście, że go nie dano, a mężczyzn podzielono na kilka grup według majątku i tylko ci najbogaci je zyskali i oni mieli największy wpływ na sprawowanie władzy. Co prawda, niezgodne było to z deklaracją praw człowieka i obywatela, także utrzymanie niewolnictwa w koloniach, czy też nieprzyznanie praw politycznym mulatom, którzy mieli wolność osobistą, ale nie mieli właśnie tej wolności wyborczej, no ale jakoś to przeszło. Robotników z kolei obowiązywało prawo Lesza Paliera. Paliera chyba. Która zaka które zakazywało tworzenia jakichś organizacji, które bronią ich praw. To też było sprzeczne z kolei z zasadą braterstwa, ale bardziej korzystne dla burżuazji, żeby ci tam robotnicy nie fikali. I zgodnie z konstytucją duży zakres władzy otrzymują samorządy. Ich rady, organy wykonawcze były właniane w wyborach i prawa wyborcze obywateli były zależnione od ich cenzusu majątkowego, tak jak sobie wspomnieliśmy. Czyli jak nie jest się bogatym, no to się nie głosuje. W okresie rewolucji także gwałtownie wzrasta aktywność polityczna samego społeczeństwa, szczególnie mieszczanie Paryża, tutaj się uaktawniają, a tak właśnie sobie myślę, że nie zapisaliśmy najwyższego, czyli 3 września 1791 mamy konstytucję francuską. Konstytucję. Okay. No, się, uaktywnia się politycznie społeczeństwo, ludzie o po, po, podobnych poglądach zaczynają się spotykać razem w jakichś większych grupach, tak jak to ma miejsce w Anglii, powstają kluby polityczne, oczywiście ta przynależność jest nieformalna, ale do najważniejszych klubów należał m.in. klub zwolenników monarchii konstytucyjnej, tak zwane Stowarzyszenie Roku 1789, jemu przewodzi Lafayette. Później mamy bardziej radykalne republikańskie już Stowarzyszenie Przyjaciół Konstytucji. Jego członkowie spotykają się w klasztorze świętego Jakuba i przez to w 1792 był to klasztor dominikański. W roku 1792 przyjmują imię Stowarzyszenia Jakobinów. Na ich czele stoi Maksymilian de Robespierre. Możemy sobie napisać Stowarzyszenie. Stowarzyszenie jakobinów. A tutaj mieliśmy stowarzyszenie roku 1789, zapisamy sobie skrytowo co? Stowarzyszenie roku 1789. Mamy oczywiście kolejne. Od Jakobinów odłącza się pewna grupa, której przewodniczy Jacques-Pierre Brissot. To jest on, Jacques-Pierre Brissot. Tutaj kolejnym stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela. Na jego czele staje Georges Datin. O, trochę uciekł. Georges Datin i Jean-Paul Marat. I ponieważ zbierali się oni w byłym klasztorze franciszkanów, na, yy, którzy byli nazywani kordeleriami, to przygnęła do, do nich nazwa kordelierzy, czyli to są kordelierzy. Do nich przylega nazwa kordelierzy. No i w zasadzie to by było tyle, jeśli chodzi o tą część. Zachęcam Was e, oczywiście do obejrzenia części kolejnej, w której dalej będziemy kontynuować e, rewolucję, jej przebieg, e, no i jej zakończenie. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik A Naukę. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.